Hej ho, witajcie w Cify 6. Ruszamy oczywiście z nową serią na kanale. Władcy Anglii, tak się nazywa. Ostatnie DLC w ramach przepustki. Leader Pass. I to będzie chyba finał, oficjalny finał Cif 6. Tak jak już wspominałem w ankiecie, dziwne jest to, że przerwa pomiędzy tymi dwoma ostatnimi DLC-kami była tylko 2 tygodnie. To może oznaczać, że coś szykują za kolejne 2 tygodnie, bo zwykle był miesiąc przerwy pomiędzy poszczególnymi epizodami tej przepustki sezonowej. Także, czy możemy spodziewać się zapowiedzi Cif 7? Mam nadzieję. No a tutaj zagramy. Oczywiście do Wielkich Budowniczych wrócimy, bo nie sądzę, że Cif 7 się już pojawi za 2 tygodnie, tylko ewentualnie mogą ją zapowiedzieć. Natomiast teraz, zgodnie z wynikami ankiety, zagramy Haraldem Hardradom, tylko że Vareskim. Kiedyś już grałem Haraldem, Konge, Norwegią. Pamiętam, tam Polskę niedaleko miałem. I to było jeszcze w czasach, gdy chyba na Nieśmiertelnym te kolejne serie robiliśmy. W każdym razie, wygrała Cifka, która najmniej mi się podobała z tych trzech, czy raczej lider z tej trójki. Wolałem Elżbietę albo Wiktorię, no ale tak wybraliście, także gram. Gram tym Haraldem. 75% niższe koszty poboru jednostek. No ja to rzadko robię, bo to się zwykle nie opłacało, ale tutaj może bardziej się będzie opłacało. Jeśli będzie mnie stać pod względem złota, to będę to robił. Jednostki z poboru zabijające przeciwnika dają kulturę, wiarę i naukę, których ilość równa się 50% jego siły bojowej. To jest ciekawe. Zobaczymy. Ten kościół klepkowy, on też już kiedyś był, choć chyba w tym momencie trochę się ta druga Norwegia zmieniła. Takie mam wrażenie. Coś tu pomieszali, bo ja kojarzę kościół klepkowy, ale nie wiem, może niekoniecznie z Norwegii. A może z tego scenariusza? A, dobra. Z Cif 5 ze scenariusza chyba kojarzę kościół klepkowy. Mogło tak być? Chyba mogło tak być. Bo tu jest ten landskip. Nie no, takie było. Tak. No dobra. Mamy takiego. Do tego Knara i Berserkerów jeszcze wrócimy. Teraz się tym, szanowni państwo, zajmować nie będziemy. Małe kontynenty, jak mówiłem, także będzie ciekawie. Ta mapa wygeneruje kilka małych kontynentów i jakieś tam wyspy. Czyli generalnie będzie coś takiego, co w Cif 5 nazywa się dużymi wyspami. Chyba coś takiego. Czyli też archipelag, gra morska. Tutaj z kolorami się namordowałem, ale ustawiłem. Oj, no generalnie widzicie, dałem tych trzech nowych, dałem tych trzech z poprzedniego DLC i dołożyłem jeszcze Wiktorię i Haralda, także będzie tutaj bratobójcza walka. Ciekawe to może być. Małe kontynenty, mała mapa, czyli na 6 graczy dołożyłem 2, jest 8. Mamy takie małe igrzyska śmierci, poziom morza wysoki, także te wyspy będą jeszcze mniejsze. I o to mi chodziło. Zainstalowałem moda, który pozwala... No właśnie, 12 religii nawet założyć, czyli tutaj byłoby 8. Ale nie, zmniejszyłem do 4. Nie ma zwycięstwa religijnego, ale bijmy się o te religie. Niech będzie ciekawie, tak. Tyle, te 4 zwycięstwa najfajniejsze, najlepiej zrobione, 2 źle zrobione, zrypane, wyłączone, tryb korpo i monopoli. I tyle, lecim, szanowni państwo. Teraz tak na wariata nagrywam jeden odcinek, a na dniach, chyba jutro w nocy, siądę do kolejnej posiadówy. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach, wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Wszyscy lękają się twych nadpływających okrętów, norweski królu Haraldzie, piorunie północy. Twoje długie łodzie władają falami za... I pyk. No i na razie jako tako od razu zapiszemy oczywiście. Jest rzeka, jest góra, w sumie jest okej. Zapisz. Pyk i ustawienia. Bo tutaj dźwięk trzeba teraz włączyć. Głośność muzyczki może być tak, chyba może. Z tego co pamiętam, może. Save'a sobie można pobrać. Zagrać na tej samej mapie.
Możemy też włączyć, tylko gdzie to się robiło? Tutaj. Pokaż ikony dochodów. O, bo wiem, że lubicie. I teraz mogę zrobić screena, tylko chyba najpierw się ruszę. Nie, podoba mi się ten teren startowy. Podoba mi się ta moja wyspa, jest ciekawa. Chciałbym tak, by mieć, wiecie, w promieniu 3 pól wybrzeże, by móc zbudować nie tylko port, ale może i rozrywkową dzielnicę, park wodny w sensie. To się głupie nie wydaje. To mnie troszeczkę ciekawi, ten kierunek, bo tu już chyba morze jest. Dobra, wlezę tu. No i proszę, odkryliśmy rapę. Zawsze coś. Bo stąd... Tu już nie mogę, cholera jasna. Tu by było fajnie, ale już bym nie sięgnął wybrzeża, tylko tym jednym polem, a to mi nie odpowiada. To albo tu, gdzie stoję, co jest jako takie... 1, 2, 3, tej rapy nawet stąd nie sięgnę, ale tu sięgnę. Tu się też mogą pojawić jakieś surowce, fajnie by je było obrobić. Może nawet tu się ruszę, wam powiem szczerze, bo tu gdzieś drugie miasto wtyknę na tej wyspie. Nie wiem, jak duża ona będzie, ale tu jakbym się ruszył, to bym tutaj wokół mógł dzielnic nawtykać nad tą rzeką, a drugiemu miastu tu nawtykać dzielnic. I byłyby takie dzielnice w kupie, takie duo miasto. I to mi się podoba. To jest trochę naciągany plan, ale podoba mi się. Tylko, że tutaj nie ma zbyt... Tylko, że sięgnąłbym tę rapę, to jest fajne. Dobra, to jest badziewny trochę plan, ale powiedzmy, że jestem chytry. Jak wiadomo, chytry 2 razy traci, natomiast zaryzykuję. Zrobię screenka, żeby zapowiedzieć. Zaryzykuję. Na 2 miasta się nastawiam na tej wyspie, także tak to zróbmy, szanowni państwo. Udało się. O Jezu, teraz tak sobie pomyślałem, że w tej partii będzie autentycznie ogromny problem. Jezu, włączył się też tamten mod, którego nie cierpię. Automatycznie się włączył. O, on się tak właśnie włącza, skubany. Muszę go wywalić chyba całkiem. Tak, wywalę go całkiem, bo on mnie irytuje. Nie wiem, czy się włączył automatycznie mod, który pobrałem i który pozwala... Konrad idzie mi podpowiedział, którego pozdrawiam przy okazji, który pozwala zachować zdobyte unikalne ulepszenia innych cywek. To jest arcy ciekawe. I bym sobie to przetestował. Dobra, odkryjmy konie, odkryjmy krowy. Krowy już są odkryte. Chodzi mi o to oczywiście, że zbudujmy drugiego wojownika. Chodzi mi oczywiście o to, że jakby gdzieś tu były krowy, to je szybko będę mógł obrobić. Dobra, idźmy już tymi górami. Czekajcie, ładnie. Tylko tak, tu mamy herbatę, to jest luksus. I tutaj mamy przyprawy, to jest luksus. Jedno i drugie wymaga irygacji. Czyli górą drzewka, co w tym wypadku niekoniecznie jest to takie złe. Zwykle tą górą drzewka nie lubię chodzić, dlatego że nie oj, to jest dobre. To jest miasto państwo, militarne. Ale chodzi o to, że będziemy mogli, no właśnie, militarnie się z nim pobawić. A to oczywiście oznacza, że mamy tutaj poligon. Jeszcze jakby to morskie było, czyli niedaleko dałoby się okrętami walić, ten sobie też okręty mógł, wiecie, ekspić. O Jezu, jeszcze jedno. Nie no, teraz to trochę przegięcie pała. To jest znowu kulturowe. To bym już chciał zachować. Jakie oni mają cechy? Ta zapewnia punkty wielkiego generała. Chciałem kaszlnąć. Nie jest to złe. A, to jest przegenialne. Po ukończeniu wznoszenia budowli zapewnia kulturę równą 10% poniesionych kosztów. Czyli tak, z tym się przyjaźnimy, z tym się kochamy. Tutaj może będziemy te jednostki kupować i takie tam rzeczy. A Wolin podbijamy. Wolin, szanowni państwo, będzie naszym poligonem. To już mogę powiedzieć, oficjalnie zapowiedzieć. No ja bym sobie tu poodkrywał. Czyli bym se połaził troszeczkę. Bo czemu by nie? Podoba mi się ten kontynencik. Obstawiam, że więcej niż 2-3 miasta na nim nie wtyknę. Chyba żeby. No wziąłem małe kontynenty i wziąłem wysoki poziom wody. Nie mówcie, że mam na jednej wyspie jeszcze sąsiada. Ja pierdziulę. No to w sumie... Nie no dobra. Normalnie bym powiedzmy, że trochę... Inaczej. Prywatnie bym był trochę zawiedziony. Ale... Z uwagi na to, że gramy na YouTubie, no to fajnie, że mam. Będzie trudniej. Seul, piękny pomarańczowy.
to ten kontynent nie jest taki mały. Ten skrypt jest C6, który generuje mapę. Jest zrypany. Pod wieloma względami. Ustawiam małą mapę, dokładam 4 graczy i licząc na to, że będzie ekstremalnie ciasno. A i tak kontynent jest ekstremalnie wielki, bo się jakoś chyba skaluje. To jest przedziwne. Ale tak to działa. Jest i wulkan. Jakbym się bardzo uparł, to tu miasto gdzieś wtyknę i tu bym też wtyknął. O Boże. Ich bin Ludwig von Bayern. To jest arcyciekawe teraz już naprawdę. Mamy dwóch sąsiadów na jakimś małym kontynencie. No to będzie niezła rozpierducha. Ale dobrze, dobrze. No o to chodziło w sumie. Choć myślałem, że będą oni wszyscy na jakichś innych małych wysepkach. O Jezu, już leci. Zaraz się okaże, że na jedno miasto będę grał. Na jednych małych wysepkach. A jest Monachium. Munich. I że się będziemy na wodzie napierdzielać. A tu będzie też sporo walki lądowej, jak się okazuje. Dobra, idziemy po budowniczego. Bo osadnik przy dwóch ludkach to niezbyt. Wolałbym poczekać na tego. Chociaż teraz będzie trzeci. No dobra, tak zróbmy, szanowni państwo. Jaki przyrost. To jest, kurde, fajne pole. Produkcja by się oczywiście... Jejku, tu mam jeszcze te kakao. Nie no, to pozycja startowa jest piękna. I to właśnie dlatego nie lubię tego moda. Jak jest więcej miast, to już w ogóle zaczynają się jaja. Takie, że... Jeśli w niebie nie ma psów... No i konie. Zaraz zobaczymy, czy mamy jakieś konie. Barby nam się pojawiły, także to się przyda. No i idźmy po Panteon. Chociaż tutaj produkcja też by się przydała. Może szybciej tego osadnika zróbmy. To plus jeden to się wydaje mało. Ale my w tym momencie mieliśmy 6, teraz mamy 7. Są konie, dobrze, świetnie. Za 4 turki będą. Trzeba będzie zerknąć. Dobra, słuchajcie, ja już to wyłączę. Ja nie cierpię z tym grać. Nie lubię, jak mi interfejs gry zasłania samą grę. Ja wiem, gdzie, jakie pole, co, ile daje, ile jest warte. I naprawdę, ja byłbym w stanie grać z tymi wstążkami i z tym tutaj włączonym ze względu na widzów, ale męczyłoby mnie to. A naprawdę, no chyba nie o to chodzi, żeby prowadzący się męczył grając, no bo to byłoby, kurczę, no rzutowałoby jakby na jakość. Mnie już to irytowało, bo mi zasłaniało. Nie wypadałoby iść górą po tę żeglugę, po te szkutnictwo, żeby na ocean wypływać jako Harald Wareski. No ale jak mamy dwóch sąsiadów, to ja potrzebuję tych łuczników. I tu pójdziemy. Walki morskie będą, ale oczywiście później, no bo zakładam, że wszystkich 7, nie licząc mnie, na tym kontynencie małym nie spotkam. No chyba tak. Tak zakładam, optymistycznie. Odkryj drugi kontynent. Słuchajcie, zaraz jeszcze to do tego wrócimy. To też może być ciekawe. 2 złota. Walczące w zwarciu budowniczych. No musimy iść na pewno tu. Także potrzebujemy tego tutaj, bo tu jest ten osadnik. Chociaż nie, no to mi się nie przyda w tej grze. Ojejku. Kupiec jest. Dobra, idźmy tutaj, a potem pomyślimy. No ta, no gdzie mi będzie osadnik potrzebny? Jak ja założę, no... Nie wiem, ile tych miast założę. O Boże, no tu nie założę. Myślałem, że tu wtyknę gdzieś. Ale nie ma takiej opcji. O ja pierdziule, to może se tu założę i tyle. Czyli na 2 miasta gramy. Wolin podbijemy. 1, 2, 3. Nikt nie sięgnie tej herbaty, jak ja nie lubię takiej sytuacji. Bo to smutek. To znaczy, będziemy mogli ją obrobić i sprzedawać, czy tam wykorzystywać. Ale nie będziemy mieli dochodów z tego pola w żadnym mieście. A to jest fajne pole, jak widać. Już jest fajne, a obrobione będzie jeszcze fajniejsze. Szkoda. Ale łaźmy se dalej. Wyglądam, kurde, jak Barb. Trochę niedobrze. Dobra, ja mam tutaj skróty porobione. O, jeszcze jeden osadnik. Idzie w moją stronę.
Jakie wertepy tu w ogóle? Monachium Aquisgrán. Śmiesznie położone. Ten niedaleko. No ciekawe. To na pewno plusem jest to, że to zdecydowanie będzie inna gra. Choć pamiętam Norwegię poprzednim... Jezus Maria. Ale to była dupa. Ale to był niefart. Tu są jeszcze konie. Ja pierdziule, nie widać tego jakoś. Te ikonki w cyfry 5 są lepiej zrobione, no bo właśnie, widzicie, one są na dole pola. I tego czasem nie widać, bo mi zasłania to. Bez sensu, to jest na górze pola i to powinno być na górze pola. Lepiej by było wszystko widać. Tu, z lewej, no na górze, w górnej części heksa, nie dolnej. Bo to czasem zasłania. Ja pierdziule, normalnie masakra. Ale nie fart. No i co, mogę tu jeszcze zajrzeć? Ja się chyba muszę tym wrócić, żeby ubić ten obóz, zblokować ewentualnie tego chłopa, jeśli on tu idzie. Widzieliśmy, że powódź miał kto? Seul miał. No, jeden ludek, choć pewnie osadnika nie zrobił. On startuje z dwoma? C6 czy jednym? Dobra, o, pomaga Ayatuja. I Ayatuhaya. Ayatuhaya zostanie moim sojusznikiem. Autentyczny. Dobra, podleczmy się. Zanim tutaj coś złego się urodzi. Avolin podbijamy. No i oczywiście jak Aquisgrán, Monachium, Seul też podbijamy. O Jezu. Trochę nam tu szaleje. 3-1. Ty no, fajne pola. Podoba mi się. Dawać tego trzeciego. Ale mnie to irytuje. No dobra, niech oni tu napoczną bardziej. O, wycofał się. Noż kurde! Tylko teraz ludka nie zabiło. Plus jeden, czekajcie, musimy obadać. Teraz ładne pola. Ale moje i tak lepsze. Ten teraz zaatakuje, nie zabije, ja poprawię i będzie okej. I to będzie moje. Tylko, o, właśnie, bo zacząłem o tym mówić, w myślach przynajmniej, a potem zapomniałem dokończyć. Będzie problem ze zwykłym wiekiem na tej mapie. Bo tutaj barbów zbyt dużo... O, wejdę sobie jak do siebie, ciekawe. No, chyba, że ten się cofnie. Ale on atakował. Tutaj tych barbów zbyt dużo nie będzie. To skąd ja natrzepię tych punktów epoki? Może być problem. No właśnie, tu już mam 3, jak widzimy. I ja go tu zostawię. Gdzieś tutaj miasto muszę pyknąć. O, osadnik. O, tu by był całkiem fajny kampus i byśmy tutaj dzielnicę narobili. Na dwa miasta gramy, jak widać, bo nie ma gdzie trzeciego założyć. Trzecim będzie Wolin, ale to nie prędko pewnie uda się go zdobyć. A na pałę atakować też mi się nie uśmiecha. Tu jest słodka woda. Tu już nie mogę. No tu powiedzmy, że mogę, ale z dwóch pól morskich mógłby mnie atakować. Jakikolwiek wróg. Czy to barb, czy to cifka. To jest problem. To by było fajnie. To by było bezpiecznie. Tu kampus bym pierdzielnął. Tu wokół dzielnicy. Na tym wzgórzu założę miasto, słuchajcie. Tak. Bez słodkiej wody, ale może zbudujemy sobie akwedukt. Fajnie będzie można dzielnicę rozplanować, bo mamy obszary zalewowe, więc zrobimy jedną zaporę. Przy tej zaporze zrobimy dwie dzielnice przemysłowe. Wtykniemy jeszcze akwedukt w tym mieście. Będą piękne premie do produkcji, wynikające z sąsiadowania określonych dzielnic. Jeszcze plac rządowy może tutaj i tu wokół. O kurde, ale to będzie ładne, tylko żeby mi się udało. Dlatego ja tutaj zostanę, zblokujemy go. Żeby mi tu nie tego miasta nie założył, bo on tutaj gdzieś grasuje. Za 6 tur będzie. Nawet będę w stanie wypowiedzieć wojnę gościowi niebieskiemu, jeśli on będzie mnie atakował. Aj, tylko że ja tu się jednak muszę wrócić, bo ten śpi. Chociaż nie, ci może go utłuką. Utłuczecie go? Weźcie go utłuczcie. No ja tutaj trochę mam zajęcie. Tu się ustawię. Tutaj będę miasto zakładał. No będę miał duo metropolię jak chciałem.
Jakbym tutaj dał ludka, to bym był w stanie zblokować... Nie, jakby stąd się ruszył. Nie, tu jest T. Tu jakbym postawił dwie jednostki, byłbym w stanie zblokować wszelki ruch tego Ludwika. Dobra, tamten się zabił, dobrze. Ten też się zabił, dobrze. O! Jest i Victoria, z Bożej łaski królowa. No, trochę lepiej się zachowuje. Bo tamta to była jakaś taka dziecinna, durnowata wręcz. To chyba jest pozytywne. O, zostawiamy. Nie, już chyba tak bardzo nie potrzebujemy. Idźmy po ten Panteon. Idźmy po Panteon. Dwie turki. Mam nadzieję, że gierka wzięła te pole, ale weźmy se. No i to się tak właśnie robi. Nie całkiem tego moda wypierniczyć muszę. On jest absolutnie zrypany. On ma fajne pomysły. W tym modzie jest ten przycisk tutaj. Jak atakujemy... Jak ktoś nas atakuje, nasze miasto, to przycisk nie pojawia się tu, co jest domyślne i jest bardzo problematyczne, bo czasem jednostka zasłania, tylko pojawia się tu z boku. I to jest piękne w tym modzie. Ale jakby autor tego moda oddzielił to od tego, za przeproszeniem, gówna, to było super. Bo ta część z tym przyciskiem jest przegenialna. Twórcy gry tak powinni zrobić. Ulepsz trzy pola. No prędko tego nie ulepszę. To jestem w stanie rozwinąć jako tako. To jest tytuł gubernatora też, także na tym mi zależy. I tutaj nie będą mi już włazić. No, gdyby ktoś chciał. No bo musimy iść oczywiście tu, także to wszystko potrzebujemy odkryć. Tu jest plac rządowy, którego szybko robił nie będę. Cudów też nie potrzebuję. Osadników też nie potrzebuję. O, koszt zakupu pola. To może mi się przydać. Dobra, idźmy tutaj na razie. Do poziomu 6. Mogę rozwinąć, bo tu mam fajne miasta. To się może udać. O, tam mnie w ogóle lubi. Nie zwraca na to uwagę. Uwagi. Na dobrą sprawę. Proszę mi Ajutthaya do jasnej ciasnej Janiny. Nie blokować drogi. Będziemy żyć w zgodzie, pamiętajcie. Kochajmy się. Centrum wyspy będzie takie wolne miasto, Ajutthaya. A to wszystko wokół musi być moje, no i oczywiście muszę wygrać grę. Ale jajca, ona też jest na moim kontynencie. Wcześniej nie spojrzałem. No to niezłe jaja. Autentycznie. A igrzyska śmierci pełną gębą. No i czyli flota będzie tutaj miała znaczenie. Ale jednostki lądowe też będę robił. No i co? Tyle tych osadników. Ile pobudowniczego pola sobie obrobimy? Mamy dwa źródła koników, uparta gierka. Obrobimy to szybko. Potem luksusy jako tako. Jednostki procesarzami już nie zniszczę, także dokończmy tego łucznika. Zabezpieczmy się. Siła militarna 32, 145, 159, ja mam 39, tak. Widzimy, że mój najbliższy sąsiad ma dużą siłę militarną, a to oczywiście oznacza, że musimy się szykować na wojnę. No i czekaj tu chwilkę. Jeszcze tego gościa tu osłaniaj, mój ty sympatyczny przyjacielu. Mapka cholera arcyciekawa. Ciekawe, czy ten mod właśnie, kurde, od Konrada działa. Mam nadzieję, że tak. Namsos. Nidaros już pamiętam. Nidaros to jest Trondheim z tego, co pamiętam. Dzisiejszy. No tu trochę bieda, jak widzimy. Ale, szanowni państwo... Oj, teraz dam tę herbatę stąd. A, czyli się nie zmarnuje. Chciałbym kupić to... I chciałbym kupić to. Mam 190 zł. Kup pole, póki tanie. I dzięki temu mam dostęp do tego i muszę nazbierać 80 i to też kupię. Dobra, rozwijajmy się. To jest priorytet w zasadzie w tym momencie. Kolejny ludek.
A niech się robi pomnik. Powolutku. No i co, będzie wojna, czy nie będzie wojna? Bo bym sobie trochę poodkrywał jeszcze, tylko że nie mam jak się kompletnie ruszyć. Dobra, poczekam aż oni się ruszą i sobie tu pójdę. No, wiedziałem, że się wkurzy, ale dobrze, robimy łuczników. O to chodzi. No, spoko. Dziękuję za twą cenną radę do jasnej, ciasnej anieli. A, delikatnie się ruszymy. 80 zł potrzebujemy. Wypuściłem strzał. Jest łucznik. A nawet to oznacza, że sobie zmienimy. Z nikim na tej wyspie się chyba nie będę przyjaźnił. Aczkolwiek ona jest najdalej, więc mogę się z nią. Minus 2, ale przyjaźń, widzicie. Tu minus 6, 2 nieznane powody. Choć jeden bym powiedział, że nawet znany. Ten wrogość, ale jest 2 na plusie. Niech mi ktoś powie, że ta gra jest dobrze zrobiona. I że ten system dobrze działa. Bo ja od początku twierdzę, że on działa tragikomicznie, ale co jakiś czas pojawia się w komentarzach. Szanuję, doceniam. Obrońca tego systemu. Mówi, że on działa dobrze. Nie działa, no. No przecież, no, widać, że nie działa. No i tu mamy kamieniołomy, to by się przydało. Zbuduj pastwisko. No zbudujemy. Dobra, mamy co rozwijać tutaj, to jeszcze zbudujemy sobie kamieniołom. Jakąś kopalnię gdzieś. Tak, potrzebujemy tego górnictwa, szanowni państwo. No i niestety nie mam gdzie się ruszyć, także poczekajmy chwilę tutaj. Już idzie? Chodźcie, zaprzyjaźnimy. O kurde, już Wiktorii. Przeprowadź powód suzeren. Mają trochę tych jednostek. 60 zł to niedużo, to jest na 30 tur. Bo ja widziałem te jednostki. Dobra, zróbmy... A nie, nie mogę tego zrobić. Muszę być suzerenem. Myślałem, że to jest, wiecie, aktywne. A tam jest lekko wyszarzone. A ci mnie lubią? Kurde, tanio wziąłbym. Jakie zadanie wy macie? Nie mają żadnego. To tamta musiała zrobić zadanie. To trudniej wielkiego generała. Skąd ja ci na początku wezmę? Hopie. Hopie, dobra, czyli ja tu jednak stąd nigdzie nie idę. Kurde, idzie gnój. Ooo, łucznik. O, jak kupię to pole w tym momencie, to się autentycznie wkurzy. Jak on mnie tutaj zaatakuje... Tu mu zblokujmy. Obróbmy te koniki. Jakbym się tu dwiema jednostkami ustawił, to jest co prawda... Mokradło, czyli miałbym tu karę do walki, to nie jest dobre. No chyba, żeby tu, o, tu się ustawić tą drugą. I wpuszczać ich w te bagna. No, to by było fajne. Okej. Wspólna wojna. Ludwik, już jest, okej, to jest też dobry znak, tylko że ona jest daleko. Lepiej by było z nim, z Jongiem się zaprzyjaźnić. On by był bardziej wartościowym sojusznikiem. O, i za chwilę zrobię to tutaj, te inspiracje, szanowni państwo. To co, on pójdzie na Nidaros atakować? Czekajcie, ja się ustawię, tak jak mówiłem. No tego jeszcze nie mogę obrobić, oczywiście. Kamieniołom będę mógł za chwilę. Chętnie bym to zrobił. Tu mam w ogóle wieloryby, których nie zauważyłem. Ej, to jest dobre. Nie wiem, czy mu to ukraść. To nie jest jakoś szczególnie dobre pole. Nie jest złe, oczywiście. Spowolniłoby rozwój akwizgranu.
Bo to sobie zdążymy zgarnąć, tego nam nikt nie ukradnie. Wielorybów też nam nie ukradnie. Te rybki u naopartego można by było buchnąć. Ale tu już miałbym zasięgu, kurczę. Tu by trzy fajne farmy. Tak przyszłościowo, bo w tę stronę byśmy poszli z dzielnicami. No. No. I gram z ogniem, ale spoko. Ale spoko, ten plan nie jest taki głupi. O, 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 czekajcie, czekajcie. Strategiczne, już są konie, ale nie, szkoda, jakby było 8 na turę, to bym brał. Ja te konie oczywiście jeszcze sprzedam. Nie, dobra, kończymy odcinek, bo tak jak mówiłem, dzisiaj na wariata, na szybcika jeden tylko mogę nagrać i właśnie akurat 30 tur to jak najbardziej. Widzimy, że pod wieloma względami jest tragedia. Ten ma całkiem sporą siłę, ale nie jakąś tam wybitnie wielką. Robimy dwóch łuczników. Jeden będzie szybko, drugi nie. Także pewnie zrobimy tutaj jeszcze jednego. Nawet go zakolejkujemy. No i tym sposobem może się wybronimy. Mury by się oczywiście przydały. W ogóle wyglądało, jakby to miasto miało być na wzgórzu, ale wcale nie jest. Ale i tak bym tutaj założył, bo stąd tu będzie, tak jak mówiłem, całkiem fajny plac rządowy. Zaporę byśmy dali tu na przykład. Tu przemysłówkę, tu przemysłówkę, tu naukową i będzie premia. Tu drugą naukową, do Nidaros podpięte, też przy górze. Ale kombinacje. Ale to już w przyszłym odcinku. Narobię znaczników. Tylko wypierniczę oczywiście tego moda, który mnie irytuje. Zrobię znaczniki. No i niestety nagrywał będę dopiero. Dopiero jutro w nocy chyba. Ale myślę, że te pierwsze odcinki będą w poniedziałek. Jezu, w sobotę, niedzielę. Może w poniedziałek, a potem już standardowo co drugi dzień. W każdym razie dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razicho.